Kolejnym naszym punktem jest nadmorskie miasto Batumi, stolica regionu Adżari. Podróż marszrutką z Akalcihe to 7 godzin, koszt 20 lari. W mieście spędzamy 2 doby, wydając około 190 lari. Istnieje również alternatywna droga dojazdu przez malownicze górskie tereny, podobno nieco krótsza, ale i droższa, bo wynajem taksówki wynosi 250 lari za samochód. Batumi, portowe miasto. Widać, nie? Widać i czuć. Widać i czuć. Tu miasto, tu portowe. I dochodzimy do naszego hostelu. Podejrzane. Że co? Zatem przejdźmy się po tej okolicy. Chociaż wygląda to nieciekawie, my przekonaliśmy się, że Batumi poza centrum jest równie bezpiecznym miejscem. Faktycznie da się odczuć dużą nutę przemysłu, szczególnie jeśli wychodzi się poza centrum. W czasie panowania rosyjskiego miasto stało się ośrodkiem przetwórstwa ropy. Powstał port naftowy, a także połączenie linią kolejową z Baku. Historycznie od samego początku stanowiło istotny punkt, który przechodził przez ręce kolejno Turcji, Imperium Rosyjskiego, znów Turcji, Anglii, a od 1991 roku stanowi część Gruzji. Batumi to wybitnie wyróżniające się miasto Gruzji, które przeżywa absolutną eksplozję rozbudowy. Potwierdza to nagroda otrzymana w tegorocznym konkursie World Travel Awards jako kierunek, który najbardziej zyskuje na popularności. Korzystając z ułamka ciszy między koncertami, trzeba powiedzieć, że jest mi niedobrze od nadmiaru bodźców. Trzeba powiedzieć, że mają rozmach syny. No, naprawdę. Jest, o, zaczyna się. Na bogato. Bardzo głośno, co restauracja, to głośniejsza. Po prostu byle zachęcić. Chociaż nie wiem, czy to zachęca, żeby siedzieć przy takim hałasie. Należy kogo. A to tutaj to jest wieża alfabetu, tu jest alfabet gruziński na tym. I to jest to, co na górze miała być ta restauracja, ale nie wypaliło i za jeden lari oddali ten budynek temu Hiszpanowi. Aha. Żeby ogarnął coś tam. A tam można podjechać, tam jeździ winda. Stąd zaczynamy wędrówkę po Batumi. Dzieje się dużo. Niektórzy mówią, że jest tandetne i że to nie jest prawdziwa Gruzja. Inni, że trzeba to zobaczyć. Jednego nie można zaprzeczyć. Ogrom pieniędzy przeznaczonych na rozbudowę widać na każdym kroku. Promenada wzdłuż morza ciągnie się przez 8 km, a na jej końcu nad jeziorem Arda Gani znajduje się tańcząca fontanna, gdzie codziennie odbywa się pokaz. Kiedyś w mieście była też fontanna tryskająca czaczą, jednak zdaje się, że cieszyła się zbyt dużą popularnością. Z racji ulokowania między górami a morzem, podobno często tu pada. Inna
nam udało się utknąć pod mostem w czasie ulewy. Tak, myjemy nogi w kałuży. Ekstra. Ala, but ci się rozwala. I tu... Tak, już. Nie bardzo te buty, nie bardzo. Wybierz? No. Halo? Ło, ło. Ło! Ło! Ło, ło! Ciepła, co? Ale ciepła woda, co? Ile to jest 10? 10? 20? 30? 40, nie no, 40, 40, 40, 50. Batumi. A tam mijaliśmy takie brzydkie bloki, takie, o! A zobacz, a to jest Marriott hotel. Marriott? No. A, faktycznie. Ja. Budowa tego kursztynku budlowała... Za kosztla... 80... Jest, są dwa źródła, 45 i 80 milionów dolarów. Podejrzewam, że... To są źródła, że te 45 czegoś nie obejmuje, nie wiem, może na przykład parkingu podziemnego czy czegoś, no nie wiem. No, w każdym razie jest to Marriott. Nie, Marriott jest tylko na kilkunastu piętrach, chyba 12. Ale no tak się chyba ten budynek nazywa, no, czy nie? Tam jest na górze napisane. No jest Marriott napisane. Tam jest tylko 12 chyba pięter Marriotta, a reszta są jakieś takie pod wynajem czy pod sprzedaż, jakieś flaty. Były wydawane przez Allianz Group, która wybudowała 8 podobnych w Europie albo na świecie, nie wiem, czy na świecie też. Aha. 150 mieszkań luksusowych. Tak, a reszta pięter nie premium. Premium, klas, coś tak. Tam. Do 40 któregoś piętra, nie? 41 piętra. No, elegancko. Nasz pobyt w Batumi dobiega końca. Siedzimy w ostatniej prawie knajpie. Za dużo jemy. Nic dziwnego, że bili się kiedyś o to miasto, bo no, jest nadmorskie, więc to w sumie oczywiste, a widać to wszystko w budownictwie. Jest bardzo duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o budynki, bo są takie dużo jest takich z XIX wieku, kiedy Batumi należało do ZSRR, tak? Do ZSRR należało. Wtedy, kiedy był ten największy rozkwit. Tak. No. No, bo ja mogę gadać głupoty, jeśli chodzi o historię, także za to przepraszam. Teraz ja otworzę historię i będę cię korygował. Tak. Wczoraj zrobiliśmy policzenie naszego kosztorysu i trzeba zacząć żyć jak podróżnicy. A nie jak, kurde. No, trochę zaszaleliśmy. To znaczy... Żyjemy jak Rosjanie na wakacjach. Nie, nie jak Rosjanie, ale... A, bo tego nie powiedziałam. Trzeba faktycznie wspomnieć o tym, że jest w Batumi bardzo dużo Rosjan. I jak wchodzimy do jakiejś restauracji, to od razu dostajemy menu po rosyjsku i po rosyjsku do nas mówią, bo to jest takie oczywiste. No i widać, że nie szczędzą. Raczej ta bogata część Rosjan tu przyjeżdża. No, widać, jak są ubrani. To, co planujemy, nie będzie należało do tanich atrakcji, bo jedziemy w góry, ale góry są prawdopodobnie nawet droższe niż te miasta, w których teraz byliśmy. Za noclegi trzeba będzie dopłacić za transport. Pojedziemy, mamy w planach pojechać do Omalu, gdzie prowadzi jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg świata. No i trzeba zapłacić 200 lari za przejazd, żeby ktoś w ogóle tam zawiózł jeepem 4x4, bo
wioska jest położona wysoko, także jest też drogo. Trzeba dowieźć wszystkie jedzenie i tak dalej. No a my planujemy tam pojechać na Tuszetowe. Planujemy. Planujemy, no. Tak czuję w kościach, że to będzie ta najlepsza część wyjazdu do Gruzji. Wiesz, że w Batumi są pola herbaciane? No są, ale nie widać ich nigdzie. Są pola herbaciane. A, to dlatego widzisz, bo tu jest rok. Lari 35 na osobę. Tak. A tak byśmy szli 30 minut. No ale to powiedz, o co chodzi. No bo tu jeżdżą takie Ubery. A co mnie tak blisko nagrywasz? Tu będzie mi gębę widać, tylko nos. Takie tutaj jeżdżą Ubery gruzińskie. I ich jest generalnie bardzo dużo i są oznakowane. No i mają całkiem fajne stawki i przyjeżdżają w 5 minut. Pokazuje rejestrację. Tak, czyli za pół godziny jakbyśmy szli. Tylko nie pokazuje, ile to jest kilometrów. No ale szlibyśmy pół godziny, nie? No, no to płacimy 20, czyli złoty 35, lari 35 na osobę. No, czyli no to złoty czyli 70 super, jakoś na osobę. Taksówkarze biorą więcej, mają gorsze samochody i nie wiadomo nigdy, gdzie cię zawiozą, no. A tutaj jest jakby pewniaczek. Ja do tyłu. Jesteśmy w porcie. Można tutaj kupić świeże rybki na targu rybnym, który znajduje się za ścianą za mną. Tam nas pani wypatroszy naszą rybkę. Jest wypatroszana. Ja masz wymyję. Świeża. Kupujemy je. Przynosimy w woreczku do restauracji i pani nam za 3 lari usmaży. Kupiliśmy dwa pstrągi takie mniejszej wielkości, bo na tyle nas stać. Teraz masz. A wiesz, że ona może mieć tasiemca? Wąblowca? Ja wiem, że ona ma zęby, ale tasiemca to nie widzę. To jest pstrąg, to jest ryba drapieżna, to musi mieć zęby. Ma zęby. Ma oczy. Czekamy jeszcze na frytki, bo nie doprosi. Urwałeś jej głowę! Ile zapłaciliśmy? 13 lari. Z usmażeniem. Tak. Elegancko. Mieliśmy iść zjeść raki, ale jak usłyszałam, że gotuje się je żywcem, to zostaliśmy tu. Jest romantycznie, jest Alvin, ja i aparat. I cień. Już? Jest jakaś woda. Nie. Tam jest zoo. A tam za drogą jest morze. Ostatnia godzina i przyszliśmy nad morze. Ludzi nie jest za dużo szczególnie. Są za darmo leżaki i za darmo parasole. Jest ich jeszcze dużo, jest godzina 14. Kalezie.
można kupić kwas chlebowy na ciepły dzień. To będzie mój pierwszy kwas chlebowy. Świetnie. Nie piłam, nie. Weź. Ale dobre. Ala pije kawę turecką. Chce się bliżej, przenieść bliżej Turcji. Dobra, mocno bardzo. Gorka cukru? Bardziej niż Jurka. Cukru? No i co, smuteczek trochę. Na Puszytobę nie pojedziemy, bo jednak będzie w terminie, kiedy my już będziemy w Polsce. Bilety z Batumi do Tbilisi nam się nie kupiły, więc musimy pojechać na dworzec, kupić na jutro. Mam nadzieję, że na 14 będzie, albo dopiero wieczorem. Gruzja ma swój własny plan, tak jak wszyscy mówią. I to chyba prawda jest. Coś poszło nie tak. Autobus pojechał nie tam, gdzie miał i tak wiemy, musimy iść z buta. Nie tam, gdzie miał, może tam, gdzie miał. W każdym razie idziemy z buta i nie wiemy, gdzie jesteśmy. Gdzie jesteśmy, mamy mapę. Przemysłowa dzielnica. Pojechaliśmy taksówką, żeby kupić bilet na pociąg i pojechaliśmy nie na tą stację. Za oknem leje. W kolejce staliśmy chyba z godzinę. Mamy bilety do Tbilisi na 17.10. Takie tam 10-godzinne opóźnienie. Turystów jest łatwo zrobić w konia, nie? Wystarczy, że pokażesz inną cenę i zaczniesz gadać po swojemu. Trudno, no. Nie jest dużo, ale to jest takie niefajne. Te wyżygane przez psa coś, to jest kali. To jest z orzechami. Tak, z orzechami, a to jest sała, to jest kraba. Takie ogromna, z ogromnego kraba. Takiego milimetrowego. Takiego, co widzieliśmy dzisiaj na targu rybnym. Tak, dobra, żremy. Pchali. Dziwnie. Pachnie bardzo słono. Takimi wodorostami słonymi. Takie pół na pół, pół bez smaku, pół dobre. No to nie za nie, dobrze. Takie wodorosty. Takie wodorosty. Wybrała się do Gruzji, nie lubiąc kolendry. Czarpel. Tak to wygląda w środku. Kurczę, nie umiem tego nagrać. Muszę tak pokazać. O. Dużo, bardzo dużo kolendry w Kinkali. W środku bujon do wypicia. Ej, to moje. To moje. No co ty? No. Czuję rybkę. Ej, nie gryź tego. Nie gryź tego. On czuje rybę chyba. Nie ma. I opuszczamy Georgi Hostel na Lermontowej. Polecamy bardzo fajny hostel, czysto i przytulnie. Odwiedzajcie Georgiego, bo wyremontował sobie 2 lata hostel i nie ma, no, 2 lata tam. I nie ma wielu chętnych, prawdopodobnie zatkano na okolicę, która jednak nie jest aż taka straszna. A, klima, bohater. W swoim domu. Bohater. Nie, jest okej. Okay. Nie wiem, co tam się nagrało, ale widać, że im zależy, więc... Elegancja Francji. Naprawdę. No, sypialnia jest 25 zł za noc. Nie, to naprawdę. Dobra, trzeba pranie robić. Trzeba pranie robić, bo się nam musi wysuszyć w tej duchocie. O. Wiatr. Nie wiem, jest bardzo pomocny, użyczył nam pralki. Laptopa do zgrania zdjęć, nawet go zostawił nam, także polecamy, no. Jak Batumi, to Georgi Lermontow. Właśnie spojrzenie na Batumi. Widać jeszcze z oddali niczym New York, a my udajemy się na pociąg.
elegancko. I to druga klasa jest. A siedzimy na górze pociągu. No, jesteśmy wysoko. Fajnie, będą fajne widoki, tylko szkoda, że z tej strony wypadać może.